No witam Was serdecznie, mamy 13 lutego 2021. Jestem u siebie na wiosce na stacji w Outfaced i dzisiaj zabieram Was do Amsterdamu. Jak wiecie, od około tygodnia zawitała zima w Holandii. Jest mroźno, jest śnieżnie, spadło 15 cm śniegu. Dziwne, że te pociągi w ogóle odjeżdżają i jeżdżą, ale przez pierwsze dwa dni, jak spadł śnieg, było to tydzień temu, spadło około 15 cm śniegu, to przez dwa dni nie jeździły żadne pociągi. No, także cały tydzień był mróz. Taki nocami było minus 10 około. Dzień też lekko poniżej zera. Więc w Holandii zaczęło się szaleństwo jazdy na łyżwach. Tutaj na wiosce widziałem, że już na jeziorze jeżdżą, na kanałach jeżdżą. Więc dzisiaj idziemy zobaczyć, co się dzieje w Amsterdamie. Czy w Amsterdamie też już można jeździć na łyżwach? Zobaczymy, więc zapraszam Was dzisiaj na vloga z Amsterdamu. 12:48, jeszcze 3 minuty. Idziemy sobie zająć miejsce. Puściutki pociąg. Zasiądziemy sobie. Zapomniałem o maseczce. Zakładamy maseczkę, żeby nie było kary. Kara za jazdę bez maseczki 95 euro. A tak w ogóle, to wyobraźcie sobie, że jeszcze w tym roku nie byłem w Amsterdamie. No poważnie, już jest już połowa lutego, jeszcze nie byłem w tym roku w Amsterdamie, nie wiem dlaczego. W sumie wstyd trochę, więc teraz jest okazja. Amsterdam w zimowej odsłonie. No i vlogów też dawno nie nagrywałem, też jest okazja. No i zobaczycie pandemiczny Amsterdam przy okazji. Może uda mi się coś nagrać. W ogóle jest zimno i ciężko się trzyma telefon i obsługuje, ale może ręce mi nie zamarzną, więc coś tam może mi się uda nagrać i wrzucę. No i w ogóle jest to jakby taka ostatnia szansa, bo jak mówiłem wcześniej, mróz jest już od tygodnia, a za dwa dni jest zapowiadana odwilż. I ma padać deszcz w ogóle, także albo dzisiaj, albo nigdy. Nawet jutro już chyba ma być plus 3. Więc to jest tak na granicy, no. Ledwo co wszystko pozamarzało, a już niedługo będzie koniec holenderskiej zimy. I ten, a w ogóle za tydzień prognozy mówią o... ma być powyżej plus 10 stopni w następny weekend. No ciekawe, czyżby wiosna szła? Ja od siebie tam z wioski, z Outfaced do Amsterdamu mam jakieś 25 km i jest to pociągiem jakieś 29 minut idzie pociąg. Pod miejskim niestety muszę jechać, Intercity się u mnie nie zatrzymują. No i zatrzymuję się na kilku stacjach, dlatego trochę to trwa, ale tak jak mówię, niecałe pół godziny i jestem w Amsterdamie. Bardzo fajnie. Także jestem już na stacji w Amsterdamie Centralnym. Tak wygląda stacja, jakby ktoś jeszcze nie był. Znaczy peron. Nie wiem, czy mnie słychać, bo nadal trzeba chodzić w tych pojebanych maseczkach. Znaczy w Holandii trzeba chodzić tylko w tym. W miejscach zamkniętych i na stacjach, no i w pociągach. Także tutaj jestem na peronie, jeszcze na terenie stacji, także muszę nosić maseczkę. Jestem w Amsterdamie, w przejściu na perony. Najpierw idziemy zobaczyć na stronę północną od dworca, tam od strony północnej, nie od wejścia do centrum, tylko od strony północnej Amsterdam Nord. Tam przypływa rzeka Ay. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Czy coś zamarzło? Może? Idziemy najpierw tam zerknąć. Karton się trzeba wyczekować. Bramka się otwiera. To jest właśnie wyjście na północną część Amsterdamu. No
Jestem od północnej strony dworca. Jak widać w dupie, tutaj nic nie zamarzło, no ale ta rzeka jest tutaj w ruchu, jest dosyć... Statki cały czas pływają. Nie, tutaj nie zamarzło, zobaczcie. O, tak wygląda z północnej strony. Nieciekawie, od strony centrum jest lepiej. Tutaj rzadko kto w ogóle zagląda, chyba że ktoś mieszka tam po drugiej stronie. Tam jest dzielnica Amsterdam Nord i tam właśnie można się promem dostać. Promy darmowo odpływają, można rowerem czy piechotą się dostać na drugą stronę. Więc wracam się z powrotem i idę teraz do wyjścia od strony centrum. No i jestem po drugiej stronie. Tutaj jest dworzec główny, centralny. Idziemy zobaczyć. Idziemy w miasto. No i tak to wygląda przy dworcu. Tutaj mamy pierwszy kanał. Jest lekko zamarznięte. Widzimy te tramwaje wodne słynne. No ale tutaj nikt na łyżwach nie jeździ. Podejrzewam, że na tych kanałach, tam węższych kanałach, tam między uliczkami, tam na pewno będzie grubszy lód i tam ludzie będą jeździć na łyżwach. Znaczy, mam nadzieję, zobaczymy. O, tramwaj jedzie. Gdzieś tam pojedzie. W ogóle słyszę tutaj dużo różnych języków, także turyści przyjeżdżają. Wiadomo, nie jest tak dużo jak zwykle, ale jest tych turystów trochę. Tutaj tak pół na pół zamarznięte. Zaraz przy dworcu. Więc lecimy dalej. Zwiedzać Amsterdam. Pierwszy raz w tym roku jestem w Amsterdamie. To jest po prostu niesamowite. Ale jest pięknie, zobaczcie. Cudownie. Super. Jakiś taras. Tam dworzec widać, centralny. Oj, tak to wygląda. Wysiadłem z pociągu, już natrzaskałem tyle zdjęć, no ale dobra, idziemy dalej. Tutaj są te tramwaje wodne, blisko dworca, niedaleko dworca, jestem 300 metrów od dworca. Zobaczcie w ogóle te domki tam z tyłu, to jest coś niesamowitego, pięknie jest. Jest zamarznięte. No ale idziemy dalej. Co wam... Przejdziemy się po tych takich znanych miejscach, idziemy teraz na plac tam. No i później, nie wiem, tak wejdę w te uliczki z kanałami. I będziemy szli w stronę Muzeum Plein. Później jakoś się wróci też. Więc zapraszam, idziemy. Ale pięknie, no nie mogę. No i jestem na głównym placu w Amsterdamie, na placu Dam. Tam widzimy Pałac Królewski, o, tam jest Pałac Królewski, tutaj jest pomnik poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej. No i tak to tutaj wygląda. No, ostatni śnieg padał jakoś niecały tydzień temu, także już te główne ulice są wysprzątane. Już śnieg tak nie zalega. A
A jeszcze taka ciekawostka w ogóle, że takie mrozy i tyle śniegu, teraz spadło około tak 15 cm, takie mrozy poniżej minus 10 stopni były ostatnio w roku 2012, czyli od ostatnich takich mrozów i zimy minęło 9 lat. Także rzeczywiście jest to wyjątkowa sprawa w Holandii. No a to, że jeszcze będzie można jeździć na łyżwach po kanałach w Amsterdamie, to już w ogóle, no też 9 lat. Więc idziemy, teraz pójdę tam uliczkami, pójdę na te właśnie kanały. Później pójdziemy w stronę, na Leidseplein może pójdziemy, no i Muzeum Plein. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Fajnie jest. Ale czad. Musiałem założyć czapę, bo trochę wieje jednak. Ale powiem wam, minąłem kilka kanałów, takich większych na razie. I powiem wam, że dupa. No ten lód widocznie nie jest taki aż gruby, żeby jeździć na nim na łyżwach. No jest tak, jestem troszkę zawiedziony. Ale podejrzewałem, że tak będzie w sumie. Jeszcze zobaczymy dalej. Tak to wygląda. Niby lód jest, ale widocznie jest jeszcze za cienki. Więc idziemy dalej zobaczyć, co się dzieje. Idę teraz w stronę muzeum domu Anny Frank. Znacie Annę Frank? I się tutaj ukrywała w takim domu w czasie wojny. Tutaj też dupa z jazdy na łyżwach. To jest właśnie dom Anny Frank. Tak wygląda. Zrobili muzeum teraz. Normalnie przy tym muzeum jest kolejka kilkaset metrów. Teraz jest nieczynne. Wiadomo dlaczego. No, wygląda na to, że jazda na łyżwach po tych głównych kanałach w Amsterdamie jest niemożliwa. Jest zamarznięta, ale jest jakoś za cienki lód. Podejrzewam, że jest za dużo szczochów w kanałach i dlatego tak ciężko zamarza. No ale przejdziemy się dalej. Zobaczymy, może coś będzie. Jeszcze do Wondelparku zajrzymy. Tam jest jeziorko, to tam na pewno jeżdżą. No ale chodziło mi o te takie kanały, wiecie, nie? No ale niestety. Potrzebny by był chyba jeszcze z tydzień takich porządnych mrozów. O, tutaj w ogóle nie jest zamarznięte. Zobaczcie. O, tutaj w ogóle woda nie jest zamarznięta. Nie wiem, o co chodzi. No i tam po drugiej stronie trochę. Tak nie do końca. Pod mostami nie jest zamarznięte. Lecimy dalej. Następny kanał. Tutaj też nic, ale tam mi się wydaje, że są ślady łyżew gdzieś. Czyli ktoś chyba próbował.
spaceruję teraz po dzielnicy Jordan. Też jest nic. To znaczy nie jeżdżą na łyżwach. Jest zamarznięte, ale niestety chyba za cienki lód. Ale są ślady łyżek. Ktoś tu jeździł. Widać. Tam są ślady, ktoś tu jeździł. No, dzielnica jest bardzo ładna, klimatyczna. W lecie tym bardziej. Jak to wygląda? Widzimy browarki. No tutaj zdecydowanie było jeżdżone. No ale nie ma jakiegoś ten. Może ktoś wpadł do wody i wyszedł. Tam widać, że jest jakaś dziura w lodzie. Też nie, lód jest jednak za cienki. Więc idziemy dalej. Idziemy dalej. Czyli tak. O, znalazłem kolejkę, jedyną kolejką. O, tutaj jest taka cukiernia, Polarberry się nazywa, instagramowa. No i jest kolejka nawet. Jak widać, na rowerach się jeździ. Lecimy dalej, bo nas godzina policyjna zastanie i dopiero będzie. O 21 się zaczyna, także jeszcze mam, która jest, nawet nie wiem, która jest. A dopiero jest 15, także jeszcze trochę. O proszę, jak tutaj wygląda. Piękna pogoda. Z Jordanu przeszedłem przez Outwest i teraz wchodzę do Vondelparku. Mój ulubiony park w lecie, a zobaczymy jak jest zimą. Na razie tam wcześniej po tych głównych kanałach nie było żadnej jazdy na łyżwach, lód był za cienki. Tutaj wchodzę i właśnie widzę, jest dosyć sporo ludzi, patrzcie. Wow. Coś się tu będzie działo. No powiem wam, że w Vondelparku jest trochę ludzi, nie spodziewałem się, że takie tłumy tutaj będą. Jest tutaj taki stawek i tutaj ludzie trochę jeżdżą na łyżwach. Zrobię tutaj jeszcze rundkę. Ale no, jest tutaj ludzi.
Tak, no atmosfera w Wondelparku była bardzo wesoła. Trochę dużo ludzi. Jeździli na wszystkim, na łyżwach, na sankach, na rowerach. Teraz idę na Muzeum Plein jeszcze zobaczyć. No i później będziemy się kierować dalej na Leitzeplein i tam uliczkami w stronę dworca już. Jeszcze może na czerwoną dzielnicę zajrzymy na koniec, to jest przy samym dworcu. No i wystarczy tej pieszej wycieczki na dzisiaj. Chyba z 10 km zrobiłem, znaczy zrobię w sumie. Gdzie ja jestem w ogóle? W Amsterdamie chyba. No i doszedłem na Muzeum Plein. Tutaj na tej górce ostatnio był śnieg. I tutaj dzieci zjeżdżały z górki, jest tutaj koło Muzeum Van Gogha. Tam jest Muzeum Van Gogha. No także tu był śnieg, teraz już jest wyjeżdżony i też stopniał w ciągu dnia, bo w ciągu dnia słońce świeci cały czas, jest lekko na plusie może. Także śniegu już na tej górce nie ma. Tam jest Rijksmuseum, Muzeum Narodowe. Tutaj normalnie jest lodowisko w ciągu zimy zrobione, no ale teraz wiadomo z jakich względów nie ma go, więc nic się nie dzieje. Jestem na najbardziej imprezowym placu w Amsterdamie, na Leitzeplein. Sobota, ale jakoś tutaj cicho. Ciekawe dlaczego. No i to zamykane. Ciężka sprawa. Następny kanał, następna porażka. Zamarznięty. Prawie, tutaj nie. Za dużo szczochów znowu.
No i idę i idę. Już tak z 10 km chyba machnąłem prawie. No ale już kieruję się w kierunku tego. Kieruję się na dworzec. Jeszcze przejdę przez dzielnicę Czerwonych Latarni po drodze. Powiem wam, w Polsce by była afera, jakby były takie chodniki. Tu jest normalnie szklanka. Nic nie jest posypane, nic. Jest sam lód, trzeba uważać jak się chodzi. Także jestem teraz na dzielnicy Czerwonych Latarni i czegoś takiego to jeszcze tutaj nie widziałem. Normalnie są takie pustki, normalnie tutaj są tłumy turystów, a teraz pusto, pusto. Dziwne uczucie. Także powoli mój 10-kilometrowy spacer po Amsterdamie dobiega dzisiaj końca. Co do jazdy na łyżwach po kanałach, to wiadomo, odpowiedź mi: prawie można jeździć na łyżwach, jednak lód jest za cienki. Nikogo nie widziałem, na pewno ktoś tam próbował, ale na tych głównych kanałach niestety nie da się jeździć na łyżwach, czyli w tym roku szansa ta przepada. A ma być jeszcze tylko jedna noc mrozów, czyli jutro też nic z tego. Jutro w ciągu dnia już ma być na plusie i później już całkiem odwilż. Także nie udało się. 9 lat temu ostatnio była jazda na łyżwach w Amsterdamie. A w tym roku się nie udało, jednak za słabe te mrozy były i za krótko tydzień mrozów. Jestem teraz na chińskiej dzielnicy. Tutaj dzieciaki jeszcze szaleją na usypanej górce. To już jest ostatek zimy. No dajesz, młody, dajesz. Prawie mu się udało. Także fajnie było i tak zobaczyć Amsterdam w takiej zimowej odsłonie. No wiadomo, już śniegu tyle nie ma. No ale było spoko. Fajny spacerek. Teraz jestem na chińskiej dzielnicy, dlatego takie coś tam widzicie. Hello. No, także powoli będę kończył film. Na kanałach nie można jeździć. Znaczy nie da się, można, ale na własną odpowiedzialność. No, będę kończył, już jestem blisko dworca. To jest dworzec. Myślę, że będę kończył film. Już się nic interesującego nie wydarzy. A może, nie wiadomo. No ale dobra, dzięki za oglądanie. I dzięki za subskrypcję kanału. Możecie zasubskrybować, no. Rzadko tam coś wrzucam, ale może w końcu się zmotywuję i coś więcej będę wrzucał na ten, jakieś filmy. Zobaczymy, jakieś vlogi. A w ogóle jestem na tym, na Instagramie jak coś. Jestem najbardziej aktywny. Seba on Trip oczywiście.
No, popatrzcie jeszcze na Amsterdam. Może beze mnie. No i koniec spaceru. Więc na razie, hej, do następnego razu. Jeszcze dałbym wam jakiś koncert tutaj na pianinie, ale nie będę dotykał klawiszy. Wiadomo dlaczego.